Hej kochani, witajcie w moim najnowszym odcinku. Z tej strony wasz ulubiony Beauty Boy Władek, czyli ja. I dzisiaj zajmiemy się marką, której jeszcze na moim kanale nie było i która chyba nie jest za bardzo znana w Polsce, ale to wszystko się zmieni. Nie tylko dlatego, że o niej dzisiaj rozmawiamy, ale też dlatego, że do Polski ma wejść... Tak myślę całkiem niedługo. Potem, gdy pokazałem produkty z marki Rose Inc. na moim Instagramie, a właśnie tą marką będziemy dzisiaj się zajmować, jeden z pracowników perfumerii, jednej z tych większych w Polsce, na razie nie będę Wam mówić której, możecie zgadywać pod spodem. Może polejkuję właściwą odpowiedź, może nie, zobaczymy. Ale w każdym razie ta marka ma wchodzić niedługo. Przynajmniej tak wynikało z wiadomości, do polskich perfumerii, więc być może stanie się bardziej popularna wtedy. Także robię dzisiaj takie wprowadzenie tym z moich widzów, którzy mnie oglądają, a o tej marce nie słyszeli. To będę taką pierwszą osobą, która właśnie na ten temat się wypowie. Tak jak wspomniałem, rozmawiać dzisiaj będziemy o marce Rose Inc., która jest dość młodą marką, dlatego że powstała około rok temu. Jej właścicielką jest modelka Rosie Huntington Whiteley. I motto firmy Rosing to Clean Beauty Powered by Science, więc mają dostarczyć nam wysokiej jakości kolorówkę i pielęgnację w duchu czystych kosmetyków opartych o naukę. Kosmetyki są wegańskie, cruelty free, nieszkodliwe dla cery i dla środowiska, a większość opakowań posiada możliwość wymiennych wkładów, co daje nam w przyszłości opcję wykorzystania ich ponownie. I tutaj muszę podkreślić, że faktycznie marka ma dostępne te wymienne wkłady, dlatego że ja znam sporo marek, które posiada magnetyczne opakowania, które dają nam możliwość wymienienia tego, co jest w środku, ale jeżeli chodzi już o wkłady, to niestety ich nie zapewnia. Tak więc tutaj mamy faktycznie firmę, która daje nam też możliwość, Zakupienia wkładów oddzielnie, dodatkowo te wkłady są znacząco tańsze niż produkt docelowy z opakowaniem. Także tutaj ta różnica jest widoczna i fajnie, że te wkłady są dostępne od samego startu. Jakby jak tylko pojawia się produkt, to również od razu można kupować wkład. Tak jak wspomniałem na początku, firma jest młoda, ale jej portfolio jest już dość mocno rozbudowane. Dostępne mamy produkty pielęgnacyjne, kosmetyki do ust. Korektor, produkty do brwi, tusze do rzęs, akcesoria, pędzle, bronzer, rozświetlacze kremowe, podwójne cienie, które są najnowszym produktem w marce i to z czego marka słynie najbardziej, co uznawane jest najlepszym kosmetykiem w całej firmie, czyli róże do policzków, którymi się dziś zajmiemy. Ja postanowiłem, jak widzicie, zaopatrzyć się w dwa kolory i cena tych różów a właściwie nawet nie różów, tylko produktów do policzków i do ust, bo również na ustach można je wykorzystywać, to 30 dolarów. Zamówienie ze strony, jeżeli nie chcecie czekać na to, aż pojawi się ta marka w Polsce i chcielibyście zamawiać ze strony Rosie Ink, no to czy Rose Ink, chyba tak powinna się wymawiać, ta nazwa, no to jeżeli zamawiacie za 50 dolarów, wtedy macie darmową dostawę do Polski, dlatego widzimy tutaj trzy dwa różek po 30 i każdy to 60 dolarów, dlatego dostawa była darmowa. Swoją drogą wkład, tak jak powiedziałem, kosztuje znacząco taniej, bo wkład do różów już dostaniecie za 18 dolarów. Tak więc ta różnica jest spora i mam nadzieję, że te różnice również zostaną zachowane wtedy, kiedy będą wprowadzane mm, te różnice cen, wtedy, kiedy będą wprowadzane do Polski. Samo opakowanie jest bardzo proste, dobrze zbudowane, z mocnym magnezem w odcieniach szarości. Zamknięta kasetka wyróżnia się ładnym łukiem, e, po jednej stronie Opakowania, natomiast otwarta wyróżnia się tym, że przypomina toaletę w samolocie. <grych> Formuła zawiera skwalan, witaminę E i kwas hialuronowy, więc ma być nawilżająca, w wykończeniu delikatnie rozświetlająca czy taka połyskująca, nawilżona. I dostępnych mamy 12 odcieni. Ja wybrałem coś bardziej neutralnego na co dzień i coś bardziej soczystego na te dni, kiedy chcę, żeby moje policzki krzyczały i zwracają na siebie uwagę. Hiliotrołup jest opisywany przez markę jako Morela, chociaż ja osobiście powiedziałbym, że to jest bardziej taki przygaszony, przełamany odcień chłodniejszego różu. Natomiast Azalea jest opisywana jako Jagoda, i tutaj jak najbardziej trafnie. Plus dodatkowo ten kolor jest oznaczony jako ulubieniec Rozji, czyli że właścicielki marki. Ogólnie, tak jak na przebitkach mogliście zauważyć, ja te produkty już dotykałem, a to dlatego, że ja ten filmik nagrywam po raz drugi. Niestety, cały plik z tym filmem, który teraz oglądacie, kiedy nagrywałem go po raz pierwszy, razem z Otwieraniem kalendarza adwentowego z daglasa, który już niestety został otwarty, więc drugi raz go nie mogę otworzyć. No to niestety cały plik, oba te pliki zostały uszkodzone i je straciłem bezpowrotnie. I tak jak wspomniałem, o ile Deglasa po raz drugi nie otworzę, tak te róże mogę nagrać dla Was jeszcze raz. No i po prostu to już nie będzie stricte test, a to będzie bardziej. Recenzja, taka opinia, bo nosiłem te róże przez parę dni, więc mam już wyrobione zdanie. Także pokażę wam je teraz oba na ustach i na policzkach. Um, no i dam wam pod koniec mój taki werdykt. No więc jesteśmy bardzo blisko i zaczniemy sobie od tego bardziej neutralnego odcienia Heliotrope. Jeżeli jesteście blisko i widzicie jakąś suchość na mojej twarzy, to po raz kolejny retinol mnie wysuszył, więc to jest kwestia właśnie tego, także tym się nie przejmujcie. To jest normalne, zwłaszcza kiedy się z tym retinolem przesadza. Z jednej strony nałożę go palcem, z drugiej strony użyjemy pędzelka, żebyście zobaczyli, że da się pracować z tym produktem jakby z właściwie każdym narzędziem, a drugi kolor nałożymy gąbeczką. No więc jeżeli chodzi o aplikację palcem, to ja sobie biorę. Ringfinger, czy palec serdeczny, tak się chyba nazywa ten, ten palec po polsku. No, i na całe szczęście, produkt jest bardzo łatwy w rozprowadzaniu, w wyklepaniu, niezależnie czym nie robi plam. No, i tak jak widzicie, zanim go jeszcze rozklepałem do końca, zostawia takie dość. Najbliższe wykończenie, tak jak obiecuje producent. I na policzkach Wam powiem szczerze, że te produkty bardzo, bardzo mi się podobają. Ja szczerze mówiąc, nie nosiłem ich jeszcze przypudrowanych w połączeniu z innym pudrem, za każde, znaczy z innym różem. Za każdym razem, kiedy je nosiłem, nosiłem je tak zupełnie solo, po prostu nie przypudrowane i wtedy nie dawałem też rozświetlacza na wierzch. Może spróbujmy dzisiaj właśnie tego, żeby je przypudrować. Zobaczmy, jak one przyjmują puder i wtedy może dam coś jeszcze na wierzch, bo w sumie takiej aplikacji nie robiłem, więc zrobimy jakikolwiek test dzisiaj. Tak więc tak wygląda bardzo, bardzo taka lekka aplikacja tego neutralnego odcienia. On daje nam róż, ale nic za mocnego się nie dzieje. Biorę za pędzelek i nabieram sobie trochę tego produktu teraz pędzlem no i zaaplikujemy go sobie z tej drugiej strony, żebyście zobaczyli, że właśnie z pędzlem też bardzo bardzo łatwo ten produkt pracuje moim zdaniem właśnie najlepiej jest go nakładać pędzlem albo gąbką bo to jest po prostu o wiele szybsze tak jak zobaczyliście, tam musiałem troszkę poklepać a tutaj już tak naprawdę ten kolor jest już zbudowany tak jakbym tego chciał teraz tak jak obiecałem pokażę wam ten odcień na ustach i Heliotrope jeżeli chodzi o mnie samego jak będziecie mogli zauważyć jest trochę za blady on jest jaśniejszy niż kolor moich ust więc dla mnie to jest taka szminka nude, można powiedzieć. Solo bym go nie nosił, przynajmniej ten odcień. Raczej bym go musiał, żeby na moich ustach wyglądał ładnie, złączyć z jakąś ciemniejszą, taką neutralną konturówką. Wtedy by mi się to podobało. Natomiast tak samo w sobie jest troszeczkę ten kolor za jasny. To jest komfortowy produkt na ustach, ale powiem Wam, że po tym jak go spróbowałem parę razy na ustach, właśnie, no to nie jest to moja ulubiona formuła. Zdecydowanie bardziej wolę różne inne balsamy i zwłaszcza przy tym kolorze, może będzie widać, że on tak nie do końca równo leży na ustach. Tak więc, jeżeli chodzi o jako produkt do ust, ten konkretny odcień. Nie jestem jakimś dużym fanem, zdecydowanie bardziej wolę mój własny naturalny odcień ust. Natomiast jeżeli chodzi o policzek, jak najbardziej okej, okay. jeżeli chodzi o makijaż na co dzień. Natomiast teraz wszystko ścieram i przechodzimy do pokazania jeszcze azalei. Czy azeli, nie mam pojęcia jak to się wymawia. Powiem Wam, że moja biedna, sucha skóra pod spodem wcale nie czuje się najlepiej, kiedy tak ścieram z niej makijaż i, i będę go zaraz nakładać ponownie. Um, także mam nadzieję, że żadnych jakichś Dziwnych suchości teraz na mojej twarzy się nie pojawi z racji na to, że no jest przesuszona przez ten retinol, nawet trochę czuję jak nie piecze od tego korektora, ale to mówię, to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że jestem... Podrażniony, przesuszony po nadużyciu retinolu. Nagrywałem ten test, kiedy go nagrywałem po raz pierwszy. Moja spóra była wtedy taka już uspokojona, ukojona, bez żadnych suchych skórek. No i się z tymi produktami pracowało bez problemów, więc jeżeli dzisiaj cokolwiek by się z nimi stało, no to jest właśnie kwestia mojej przesuszonej skóry, no a teraz ten odcień azalea, ten o wiele bardziej jaskrawy szczerze mówiąc obie, o wiele bardziej w moim stylu i powiem Wam, że kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy, od razu mi się przypomniał, jeżeli kojarzycie mój kanał od dłuższego czasu, inny produkt szminka z Rimela, kto pamięta? kto pamięta ten produkt? Dajcie mi znać koniecznie, jest, czy jesteście ze mną aż tak długo, żeby mm, pamiętać tą szminkę którą ja używałem przez bardzo długi czas jako e, róż do policzków to jest odcień 810 Um, I to jest kolor z tej samej rodziny. One nie są takie same i na pewno nie są takie same w wykończeniu, bo szminka jest matowa, ale od razu mi się. Przypomniał ten odcień, i od razu sobie wyciągnąłem na wierzch, jak tylko zobaczyłem ten róż. Swoją drogą z tej szminki lubiłem też odcień numer 200. Jeżeli jesteście w stanie dostać gdzieś te szminki, ja wiem, że one były wycofane chyba z Rosmanów i tak dalej, ale jeżeli jesteście w stanie gdzieś się dostać, to one świetnie się sprawdzają jako kremowe róże. No i tutaj znowu to. Jest bardziej różowy odcień, mniej neutralny, ale też widzę, że mam tendencję do sięgania po podobne odcienie, także 200 i 810 to były moje dwa ulubieńce, jeżeli chodzi o te szminki z Rimmel'a. One się nazywają chyba The Only One Matte, tak swoją drogą, natomiast wracamy do naszego produktu, znowu to nie jest to samo co ta szminka, bo to jest rozświetlające, nawilżające, szminki są matowe. Ale nie odbierajmy też uwagi naszemu produktowi. Dzisiaj nabieram sobie już teraz na gąbeczkę tutaj, no i pokażę Wam, jak wygląda ten odcień. I ten jest już o wiele bardziej żywy i też o wiele bardziej intensywny. Trzeba z nim troszkę uważać, natomiast one się przepięknie blendują i gdybym uznał teraz, że jest go jakby za wiele, mogę go zawsze sobie tak, wiecie, przyklepać, żeby go złagodzić albo dołożyć troszeczkę korektora, żeby go złagodzić. Natomiast ja chcę, żeby go było widać wyraźnie. O to mi chodziło z tym kolorem, tak więc pozwolicie, że taki policzek właśnie będziemy dzisiaj mieć. Plus jak będę sobie robić zdjęcie na miniaturkę, to... Lepiej, żeby ten kolor troszkę było lepiej widać, bo jakby na taki malutki, no to ten, ten wydźwięk tego, co dzisiaj będziemy omawiać, co właściwie już prawie omówiliśmy, ale tak jak będziecie patrzeć na miniaturkę, to dopiero będziemy... Myślę, że wiecie, o co chodzi. W każdym razie, więc wtedy, żeby to wszystko było czytelne, no to zostawiam sobie takie mocne, intensywne, e, czerwonawe, różowałe policzki. Przepięknie pracują te produkty. Ten kolor wygląda o wiele lepiej na ustach niż ten poprzedni, dlatego, że moich ust nie rozjaśnia, tylko je ja tak jakby przyczerwienia. O, możecie zobaczyć, jak to się prezentuje. Mm, więc e, to już mi się podoba o wiele bardziej. Natomiast Mam wrażenie, że on mimo wszystko, i nie wiem, czy to będzie widoczne przez y, nagranie, na, na, wiecie, przez aparat, jakby miał takiej troszeczkę białej bazy mimo wszystko pod spodem i nie wygląda to tak, tak naturalnie, jakby to był błyszczyk, że aż prześwituje kolor ust spod spodu, w sensie tak faktura ust, wiecie o co mi chodzi? Jakby tutaj jest troszeczkę zmieniona faktura, więc nie jestem nadal największym fanem tego produktu, tego produktu konkretnie na ustach. Jak widzicie, działa, tylko trzeba mieć dobry kolor dobrany lub konturówkę, tak jak na przykład przy tym jaśniejszym. Niemniej jednak działa, ale o wiele, o wiele bardziej podobają mi się te produkty na policzkach. Myślę ogólnie, że to są dobre kosmetyki. Nosiły mi się świetnie, kiedy używałem ich solo. Raczej nie znikają za szybko z twarzy, więc to też jest plus. Natomiast teraz, tak jak obiecałem, zróbmy sobie test którego jeszcze nie robiłem. Przypudruję delikatnie twarz pudrem z um, odchudej yy, i zobaczymy, czy później, czy w ogóle one dobrze przyjmują puder, bo może one są tylko i wyłącznie, wiecie, do noszenia solo. Yy, a po czym dołożę sobie jeszcze więcej <grym> ruru, czemu nie. I yy, będziemy odcinek kończyć podsumowaniem, takim werdyktem końcowym. Super, bez żadnych problemów, bo one są takie, wiecie, dość lepkie, lepkie. więc przez chwilkę się bałem, co jeśli, nawet ładnie ten wygląda po zapudrowaniu, co jeśli ten puder tak się dziwnie przyklei i, 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 i zrobi kuku, no i się nie przykleił wcale dziwnie, tylko bardzo ładnie się przyjął i i mamy teraz pięknie... Matową twarz, czyli że z pudrem też się sprawdzają. Dołożę sobie słuchajcie mojego ostatnio ulubionego pudru, e, przepraszam, różu, e, który testowaliśmy chyba w ostatnim filmie, czyli że róż z Lore Mercier w odcieniu Rosei. Bardzo fajny kolorek, którego jestem dużym fanem. Nie żeby właściwie trzeba było dokładać więcej różu, bo sporo tego różu tak czy siak spod pudru przebija. No ale kto mi zabroni, prawda? Czemu nie? Może dajmy jeszcze trochę na nos. Voilà, dobra, skończmy to na tym, bo jak się nie zatrzymam w tym momencie, to moja twarz będzie miała róż w każdej możliwej strefie. Dobra, no może troszeczkę jeszcze na czoło i troszeczkę na brodę, tak dosłownie resztki z spędzla. No więc, ostateczne podsumowanie. Czy róże są fajne? Zasadowanie tak. Bardzo mi się podobają, będę z nich korzystać dalej. Z ogromną przyjemnością zostają w mojej kolekcji. Natomiast one też nie są jakieś tak niesamowicie wyróżniające się spośród innych kremowych różów, jakie w mojej kolekcji posiadam i jakie ogólnie na rynku istnieją. Tak więc e, nie ma konieczności, żebyście lecieli po niej i mieli je obowiązkowo, ale z drugiej strony są fajne, więc jak Was ciekawią, no to polecam. Ja zasadowanie jestem teraz pozytywnie nastawiony do marki Rozink, Jestem zainteresowany, zaintrygowany trochę tą marką, więc w momencie, kiedy pojawi się w Polsce, tak jak powiedziałem, w jednej z perfumerii, nie wiem jeszcze kiedy, ale mam nadzieję, że niebawem, bo nie jestem najbardziej cierpliwą osobą na świecie. Wtedy będę dalej się przyglądać e, tym kosmetykom. Już nie będę, wiecie, zawracał sobie głowy z zamawianiem ze strony, bo będą, wiecie, prościej dostępne u nas. Nie wiem czy stacjonarnie też, bo czasami tak jest, że niektóre marki wchodzą tylko i wyłącznie online, no ja nie mam żadnych informacji jak to z tym będzie, tylko i wyłącznie dostałem plotkę od pracownika jednej z perfumerii i to pracownika, który nie jest wiecie kasjerem, tylko robi tam coś poważnego, więc, więc można polegać na tych słowach. Tak więc jak się będzie już w Polsce pojawiać, no to chętnie na przykład przetestuję sobie bronzer, to jest kolejna rzecz z tych, które w marce są, która mnie najmocniej interesuje. Mm. No i co, i tyle. No, no będziemy czekać. Ja, ja, ja jestem zaintrygowany, ja jestem otwarty na propozycje e, i testowanie innych kosmetyków. Może jak mi się poszczęści, to dostanę coś kiedyś w paczce PR, bo podejrzewam, że ta perfumeria będzie przygotowywać. E, Pewnie takie powitalne paczki PR. Może będzie event i wtedy dostanę więcej rzeczy do przetestowania. Ale nawet nie wiem, czy nie zaproszą, bo nie zawsze mnie zapraszają ostatnio mnie nie zapraszali, więc um, zobaczymy. E, natomiast, tak czy siak, jak widzicie, w razie co nie mam żadnych problemów z wydaniem pieniędzy na tą markę, bo jestem osobiście nią jakby po pointrygowany, nie, to brzmi nieprawidłowo, ym, podekscytowany, zainteresowany, Ale dajcie znać, czy, y, czy, czy ta firma Was interesuje, czy przykładać się do testów w przyszłości, czy, czy to jest coś, co, ym, co Wy chcecie wiedzieć, czy ta marka z kolei w ogóle do Was nie trafia i czy nie trafia dla Was dlatego, że jest nieciekawa, czy że dlatego po prostu, że jej nie znacie, więc nie wzbudziła Waszego zainteresowania, wiecie o co mi chodzi? Dawajcie znać pod swodem w komentarzu. Ja myślę, że w tym odcinku to by było na tyle, bo nie ma co za dużo gadać. I tak zrobiłem prawie 20- albo 15-minutowy film na temat dwóch różów z jednej serii w ogóle różów. Także to mogło trwać 3 minuty zamiast tyle, ile trwa ale mam nadzieję, że tak czy siak Wam się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o stawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich filmików więcej. No ja Wam serdecznie dziękuję no i mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach. Modlę się teraz, żeby tego pliku nie uszkodzić, żebym mógł go zapisać i Wam wrzucić na kanał jeszcze dzisiaj, bo nagrywam go w środę o 14.16. Dajcie mi znać, o którego oglądacie i czy jest to nadal środa 19 października. Buziaki i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych.